Proszę Państwa, im stuknęła piątka, grają na szóstej. Ja nie wiem, jak to jest, tak? Ale takie słóweczko do pań po cichuteńku. Jak mi ktoś powie, że my mamy sprawniejsze palce, bo my to migłą, no nie uwierzę, no nie uwierzę. Patrzę na te paluszki biegające po klawiaturze i nie wierzę. Proszę Państwa, no należy się troszeczkę historii. Historii może nie za długo będziemy Państwa męczyć, ale trzeba powiedzieć, że tak. Pierwszy raz panowie spotykali się w listopadzie, ale 2007 roku, ale już to pewnie było w lutym, na walnym zebraniu w OSP Andres Polu dali swój pierwszy koncert. I od tamtej chwili koncertują dla nas już zawsze. A koncertują nie bojąc się ani imprez międzygminnych, ani przeglądów powiatowych, ani też wojewódzkich. A powiem więcej, na krajowym spotkaniu, 17. ogólnopolskim spotkaniu zespołów artystycznych OSP w Wiśle, wygrali, a razem z zespołem pieśni i tańca wyśpiewali i wytańczyli, ponieważ zespół akordeonistów jest otwarty na współpracę. Zaowocowało to tym, że właśnie zespół pieśni i tańca zatańczył tutaj dla Państwa i razem zaśpiewali hymn strażaków. Wiśniowa Góra swoje, a teraz proszę Państwa jeszcze Wiśniowiacy, to inna rzecz. Również gościnnie zjechali Wiśniowiacy, zespół Wiśniowiacy, żeby oczywiście na takiej przyjemnej, ogromnej uroczystości pokazać się wraz z akordeonistami. I tak Wiśniowiacy zagrają i zaśpiewają dla Państwa Leczka, Łowickie dziewczyny. No to wiem, jak nie Łowickie dziewczyny, to na Zielonej Łące może być? Dobrze. No to na Zieloną Łąkę, potem przez Zieloną Łąkę Polką, potem Ścieni Dąbek Ścieni i na koniec Kujon. Zapraszam Państwa.
Thank you.
Tatarska, Wiesława Jaszkiewicz. Zbigniew Żyna, kolejno, Zbigniew Żyna, Janusz Przemiński, Rafał Przemiński. I to zdarzę dla naszych akordeonistów. Proszę Państwa. Nie wiem, co powiedzieć, ale tak. Ilekroć widzę naszych akordeonistów. Jak są czyjeś imieniny? Nie mam problemu. Komuś dziecko się urodziło? Też dojadą. Ale trzeba wspomnieć o tych ważnych, konkretnych. Proszę Państwa, rzeczywiście wiele nagród, trudno wymieniać wszystkie, ale w swoim repertuarze mają muzykę ludową, taneczną, biesiadną, a nawet, proszę Państwa, o tematyce sakralnej. Do kościoła też chodzą. Czyli z chłopakami jest wszystko w porządku. Są do Rzeńca i do Różańca. Państwo mnie wyprzedziliście. Ale żeby nie byli tacy anonimowi, to teraz się troszeczkę z nimi zapuszczamy, dobrze? No bo cóż, no to tak bliżej troszeczkę. Więc zaczynam jeszcze raz. Założyciel i kierownik Janusz Strzelnicki. Akordeon. Roman Mozer. Akordeon. Krzysztof Kaniewski, akordeon i organy. Leszek Krzyszka. Akordeon. Lech Kieliszkiewicz, akordeon. Pogubiłam się tego wszystkiego. A, Henryk Laskowski. Andrzej Trzemiński. Zbigniew Załuski. Rafał Kaniewski. Marcin Dorożek. Dorożek. Rafał Kaniewski. Widocznie mam oko na Rafała, ja nie wiem co jest, ale jeszcze proszę. Że Państwo bardzo dobrze znacie naszych akordeonistów. Oczywiście Wiesio! Oczywiście Wiesio! Witkowski Wiesław, żeby było, tak? Witkowski Wiesław. Proszę Państwa, ale jeszcze. Jeśli zaoferowałam, nie chciałam zapomnieć, że wspólnie z panami grał jeszcze Wiesław Płusa. I dlatego mi jeden Wiesław umknął, ten, który siedzi na scenie, ale jeszcze był Wiesław Płusa. Grał z panami od początku. Teraz proszę Państwa zaprosimy na jeszcze jedną wiązankę melodii, bo już powiedzieliśmy, że grają wszystko i naprawdę i polskie, i z zagranicy, zza Morza Wielkiego, i zza Gór Wielkich, czyli zaczynamy od początku. Zaczną Czardaszem Mąckiego. Kto chce, można tańczyć, prawda panowie? Kto nadąży tańczyć, oczywiście za panami. Potem będzie tango La Paloma. Potem tanga, po tangu przejdziemy do pięknego walca, piękne zamki nad Loarą. Potem, jak już się tak wyciszymy tym walcem, to przejdziemy do Polski w skocznym rytmie Żółtodziób, a zakończą panowie marszem akordeonistów. Wielkie brawa na zachętę, a panu proszę.